Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Fallout 4. Rozejrzyjmy się zatem na tej lokacji, gdzie się tutaj nam udało przybyć. O! O kurde! Piesku! Co to był za sztynks? Dobra, co my tu mamy w ogóle do zrobienia? Czemu mi się nie wyświetla nic, co mam zrobić w tej lokacji? Dobra, luknijmy sobie na dane kino samochodowe. Czemu mi się w ogóle nie wyświetla to gdzieś z boczku, żebym wiedziała... oczyść to miejsce. Zwiadowcy minutemanów odnaleźli obiecujące miejsce pod nową osadę, ale pełno tam agresywnych lokatorów. Super. Preston poprosił mnie o pozbycie się ich, byśmy mogli zaprosić tam nowych, poszukujących domu osadników. No dobrze, zatem... musimy tu znaleźć w takim razie... Ej! Ty śmierdziuchu! Jest dużo tych wściekłych... Kurde, nie mogę tego... Ale wybuch. Gin, masz karo. Ej, to jeszcze żyje. Kurde. Kreto, szczur ze wścieklizną. Ale mi coś w dupsko ugryzło. Nie! I mnie zainfekował. Kurde. O! Piecze! Ajajaj! Dobra, muszę to pozbierać. Jakie to są obrzydlistwa, kreto szczury. Zbierzmy sobie wszystko. Co to tu? Foj! Odpadło coś. Dobra, ale wiecie co? A co to są? A, bo to jest to kino samochodowe, czyli tutaj był ekran, a tutaj z głośniczków. Tak jakby takie słuchawki byłoby można sobie podnieść. Kurde, elegancko. A to coś mogę z tego truposzka? Nie. O! O! Ej, tam jest toksycznie. To tam nie wolno. Czemu ja tego nie widziałam? Tam jest jakaś budka. I tu jest jakiś... Ej, tu muzyczka leci. Mam nadzieję, że mi tu znowu coś nie wybuchnie, bo... Z tym to się nie spodziewałam, naprawdę, na drzwiach. Dobrze, pies pierwszy wszedł. Co to jest? Mina kapslowa. No, czyli znowu mi coś, kurcze, wybuchło, no. Ajaja, a to trzeba uważać. Na każdym kroku, jak mnie coś nie gryzie, to mnie, kurczę, wybucha. Żelki. Radyjko. Kubek, papieros. Aluminiowa puszka. Popielniczka, radio. A niech se gra w sumie. Jest tu coś? Nie ma tu nic. No to szkoda. A tu coś leży. Buteleczka. Pyk. Wiśniowa Nuka-Cola. Wiecie co? Chciałabym takiej Nuka-Coli się napić, jak mam być szczera. Mam gdzieś taki plan, żeby sobie zamówić, o ile gdzieś dostanę. Na przykład na oryginalnym sklepie Bethesdy. To fajnie by było posiadać taką Nuka-Colę. O, gaśnica. Okej, okay, a tutaj widzę, że co, ja mogę się po dachu też tutaj ruszać? Co to? Dzbanek na kawę. Okej, okay, a tutaj jakieś takie przejście, jakby tu coś mogło być, a nie jest. A, patrzcie. Czy to jest, co to jest? Ej, kurde. A, bo ja w sumie niby może tędy powinnam wejść, żeby mnie... Ja pierdzielę. Żeby mnie wybuchła z tymi drzwiami, ale całe szczęście pies otworzył drzwi, więc no de facto to on by wybuchł, a nie ja. Dobra, idziemy wyżej, na to wyższe pięterko. Z
sporo pierdół takich. Oj, tu se ktoś kimał. Nie masz jakiś na... O, patrzcie, jest spinka. 7 sztuk spinki, to idealnie na moje brak umiejętności otwierania sejfów. Pięknie. Taśma i klucz. Taśmy też są, z tego co kojarzę, jakoś tak w miarę potrzebne. Poduszka, no i spodnie. No to już tak mniej. Okej, tu mogę sobie odpocząć. Ale te spinki to się naprawdę jaram. Czyli tutaj stąd ziomeczek puszczał filmy. Fajna sprawa. Raz byłam w życiu na takim kin... O! A nie, dobra, myślałam, że to jest piwnica. Raz byłam w życiu na takim kinie samochodowym. Fajna sprawa, bardzo mi się podobało. Przynajmniej nie było tak, jak to się coraz częściej zdarza w normalnych kinach, że po prostu zbiera się hołota i przychodzi porozmawiać na filmie. Ej, coś strzela? Przychodzi sobie na pogaduszki na seans, zamiast skupić się na filmie, nie? Strasznie mnie to irytuje, bardzo tego nie lubię. A to nie wybuchnie mi? Dobra, łatwy. Ech. Może jeszcze troszkę? A mam... Kurde. Tak jakby w drugą stronę. Ja pierdzielę. Ach, to jest normalnie, powiem wam, że otwieranie tych zamków jest gorsze niż nurkowanie, w sensie w grach, bo poza grami to bardzo lubię nurkować. Dobra, czyli co, mamy warsztacik, więc elegancko, taśma, widelec, klucz, bierę wsio, będę musiała niedługo wrócić. Ej, coś tu jest. Piesku. A było trzeba tam iść. Dobra. Przeszukanko. Czyli co my tu w ogóle mamy zrobić? Mamy to oczyścić, tak? Więc sobie to wszystko poprzetwarzamy. Czy widzę, że tak no, na początku tak mocno jest gierka nastawiona na takie przetrwanie, czyszczenie, budowanie. Podoba mi się to. Naprawdę jest... nie, do tej, czyli tak, do tej wody nie podchodzimy. Woda jest mocno radioaktywna. Do wody nie podchodzimy. Tu jesteś, piesku. Co ty tam widziałeś? Teraz tutaj buduję, a ty mnie broń. Co by mnie tutaj coś nie dziabnęło. Chociaż tu, kurde, z każdej strony jest tak ciemno. No i coś zaczęłam mówić i zapomniałam. Chyba albo skończyłam wątek. Pewnie zauważyliście, że tak często mi się zdarza, że coś zacznę mówić, potem coś zobaczę i potem nagle przestaję o tym mówić, bo tak trochę się zakręcę. I te słupki można? Nie, słupków nie można. A dziwne, bo w sumie praktycznie wszystko możemy tutaj sobie robić. Ej, to jest tak radioaktywne. Ej, tam w ogóle ten słupek coś wciąga. Tam coś w ogóle jest w środku. W tej wodzie chyba coś żyje. Ciekawi mnie też to, co tutaj rozumieją twórcy w tym zadanku. Jeśli chodzi o oczyszczenie tego terenu, czy tak faktycznie po mojemu moglibyśmy tutaj oczyścić praktycznie wszystko, czy wystarczy tylko parę rzeczy? Nie chcę się za bardzo zbliżać, no bo potem mnie to radioaktywuje. Dobra, tu mamy kosza. Tu jeszcze jakiś sztynks. Dobra, tu jeszcze jest autko. Zastanawia mnie jedna kwestia, bo ja tak sobie teraz tutaj sprzątam i w sumie mamy już 3 osady, a na dobrą sprawę no średnio mi się tutaj uśmiecha w każdej osadzie mieć osobne zasoby, nie? Liczę na to, że będziemy mogli sobie je jakoś ujednolicić.
Dobra, co ja tu mogę zrobić? Może ja sobie najpierw zobaczę zadanko. Zbuduj i uruchom zwołujący osadników nadajnik radiowy. What? Dobre. A gdzie coś takiego jest? Co to jest ten bandyta w ogóle? Flagi? My nie jesteśmy bandytami. Nadajnik. Stodoła, rusztowania. Struktury różne. Jakieś totemy. Ej, autobus mogę nawet. Przyczepa. Tory dla kulek. Poważnie. Winda. Ja, czyli nawet moglibyśmy sobie tutaj wybudować, kurczę, nie wiem, jakąś super lokację, jakiś wieżowiec. Dobra, ale gdzie jest ten nadajnik? Nie, no tutaj w strukturach to raczej budynki, meble też, nie, dekoracje, elektryczność, umocnienie, zasoby, sklepy, rzemiosło. Są pracownie, stanowisko chemiczne. Mieszarka do napojów. Ciekawe, czy to wypluwa napoje potem. Ej, no nie wiem, gdzie to jest. Zbuduj i uruchom zwołujący osadników nadajnik radiowy. Skoro każe mi iść do warsztatu, więc logicznym jest to, że mam to użyć z warsztatu. Bramki logiczne. Kurde, pies kichnął. Rzemiosło. No nie, no przed chwilą to sprawdzałam. Klatki. Bandyta. Ej, no autentyko, nie mam pojęcia. W sklepach nie, w zasobach nie, w umocnieniach? Posterunki też nie, elektryczność. Neony różne. Może w różnych. Aha, dobra, mamy. Radiowy nadajnik rekrutacyjny. Dobra, no to sobie to chodźmy wybudować. Ile tego mam wybudować? To co, tak może... Uuu, nieradioaktywny. Dobra, może ja to tutaj wezmę. Ten obiekt musi zostać zasilony, nim zacznie działać. Zbuduj generator i podłącz go przewodem, by przesłać obiektowi energię. No dobra, no to w takim razie elektryczność... no jakiś generator chyba, co nie? By się przydał. Ej, czy mi się wydaje, czy ja to drugie wybudowałam? Nie, co ty, Lourdes? Okej, dobra, jeden postaw. Następnie generator produkuje 3, a ten 5. Nie, no ten co 3 to będzie chyba spoko. Tak na zewnątrz? Dobra, niech będzie. Następnie złączki i przełączniki elementu obwodu. Dobra, czekajcie, muszę pomyśleć. Złączka. Jak to połączyć? To z tym. Jakimś kablem, co? Elementy obwodu. Poprowadź kabel z generatora do obiektu, który potrzebuje mocy. No dobra, gdzie jest kabel? Tu są generatory. Złączki i przełączniki. Kurde.
tutaj nie. Elementy obwodu i złącze. To chyba nie o to chodzi, co? Elektryczność różne, neony, bramki logiczne, fabryka, elementy szyldu. No to chyba nie jest to. Chociaż... Ej, a jak z tego... Nie, no jak wybiorę, to się przenosi. A, dołącz przewód. Dobra. To sobie poszukam. Do czego mam to podpiąć? Dołącz przewód. Ha, kurde, jaki elektryk, no. Tak to się robi. Zasiliłeś obiekt po raz pierwszy, gratulacje. Nice. No to z kim teraz mam? Z Prestonem pogadać? Luknę tylko, czy tutaj jest jakieś pełne zadowolenie w tym warsztacie. Ej, cały czas na tej skarpie coś mi się tutaj nie podoba, bo cały czas tu jest taki znaczek, który by tutaj nas informował o tym, że coś jest nie tegest. Kino samochodowe. No dobra, zobaczymy, może ktoś tu przyjdzie. Mamy ten nadajnik. No to ewentualnie im tu rozbudujemy te bazy, jak coś będzie fajnego. Jedno łóżko jest. Postój ciężarówek. Nic. Sanktuarium, mamy piątkę ludzi. No i w tej skarpie dwie osoby. Okej. Porozmawiaj z Prestonem. Gdzie jest Preston? Preston jest u nas w sanktuarium. Czyż nie? Czyż tak? No to lecimy na sanktuarium obczaić Prestona. Broń i ubiór większości towarzyszy możesz modyfikować wchodząc podczas dialogu. Ale tu się mrocznie zrobiło. W sumie fajnie by było, gdyby ten ziomeczek Cotsworth mógł z nami sobie na przykład podróżować. Ej, no teraz to jest sztynks, nie? Takie wieżyczki. Sama się tu cykam teraz, bo chodzić. A, mamuśka sobie tutaj siedzi. That's great news. Once folks have some place to call their own, they'll be willing to help defend it. As usual, I have something else for you to look into. I'll mark it on your map. We'll find out what they need. We can use more settlements supporting our cause. Nie no, ziomek, nie krępuj się w ogóle, nie? Oberland Station. Problem z bandytami. Czyli tam, gdzie niegdzie będzie trzeba coś powalczyć. Dobra, luknijmy sobie. Czyli tu możemy iść do Diamond City, a to jeszcze na razie zróbmy tutaj to zadanko. Oberland Station. Mieszkańcy proszą o pomoc, porozmawiaj z miejscowymi. Otrzymaliśmy prośbę o pomoc. Preston polecił mi jak najszybciej się tam udać i zobaczyć, co mogę zrobić. No dobrze, ale pójdziemy tam już w naszym kolejnym odcinku. Tym samym również będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!